attack. You got a bad, no this and that. This bad won't take her back. No, it won't, can't take her back. We got 2 minutes now before you call my ass again. Yeah, I switched you on the speakerphone. Play this song, just sing along. Da, 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 da. Hej, hej kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. Dzisiejszy vlog ze żłobka nie będzie ze żłobka, ponieważ w nocy już Remek słychać było, że ma katar. Rano ubudził się z katarem, więc moje domysły się potwierdziły, a Rupert ma chrypę. Czują się fantastycznie, biegają tutaj sobie teraz, bawią się Firaną, o proszę. Jest Rupuś za Firaną i tam jest Remuś. Troszkę widać delikatnie czerwoną piżamkę. No i co? No i nie idą do żłobka. Zadzwoniłam, powiedziałam, że mają katar. No i miejmy nadzieję, że do poniedziałku im przejdzie. Więc dzisiaj vlog z żłobka będzie z domu. Właśnie robię im kaszkę. Chciałam im zrobić płatki orkiszowe, ale gotowały się już 10 minut i nie zgęstniały. Wiecie, ja jestem bestelenciem kulinarnym. Ja nie wiem, chciałam zrobić coś nowego, a wyszło jak zwykle, więc po prostu do tych płatków orkiszowych dodałam kaszę. Nie wiem, co to wejdzie, ale no, tamto było tak płynne, że one by w życiu tego same nie zjadły, więc robię im gęstsze. Nie wiem. Czy ja coś wspominałam przed chwilą, że jestem bez talentu kulinarnym? Więc tak, kaszka wyszła bardzo, bardzo gęsta, więc robię z niej takie kuleczki, pokroję jeszcze banana i będzie kaszka do rączki. Dzieci już coraz głodniejsze. Dziwne śniadanie podchodzi. Każdy ma po 13 kuleczek i 4,5 plasterków banana. Zobaczymy, ile zostanie. Ale jedzą. Jedzą dziwactwo, które matka zrobiła. Everything is real. So hit me. Talerzyk powinien być na krzesełku. Nie! Dobrze, nie będzie talerzyka. Czy jestem nadal w piżamie? Być może. Przyjechali do nas rodzice. Zaprosiliśmy ich i poszli z chłopcami na spacer, bo my się też zaczynamy źle czuć. Mówiąc zaczynamy, mam na myśli siebie. Marcel już praktycznie kupuje trumnę i pisze testament. Poszedł do góry spać. No i co? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No dzieci wyglądają dobrze. Tylko tyle, że ta chrypa i katar. Rupert chrypę, Remek katar. No a my się chyba posypiemy. Nas choroby dziecięce, żłobkowo-przedszkolne bardzo, bardzo dotkliwie dotykają. Na szczęście przyjechali rodzice z odsieczą. Powiem Wam, że to jest pierwszy raz, jak przyjechali do nas i poszli z chłopcami na spacer tutaj w mieście. Bo zazwyczaj my przyjeżdżamy do nich i zabierają ich do lasu po prostu wózkiem. A dzisiaj jest pierwszy dzień, pierwszy raz, kiedy poszli z nimi na spacer. No tutaj u nas przyjechali do nas, przywieźli obiadek. Tutaj proszę jeszcze resztki mojego obiadku, bo niestety nie udało mi się przemknąć, bo gardło mnie boli, więc zostawiłam sobie na później. Jest godzinka 13 i zebrali chłopców na spacerek, także wrócą, pewnie pójdą na drzemkę, no i później będziemy musieli tylko dożyć do wieczora i jakoś to będzie. Dzieci są nadal na spacerze z dziadkami. Jest godzina w pół do godziny 16, a wyszli na spacer jakoś około 13, tak mi się wydaje, że jakoś 13, 14, dokładnie teraz nie pamiętam, choroba niestety nie sprzyja pamiętaniu takich rzeczy. Dzwoniłam przed chwilą i dziadkowie przeszli naprawdę kawał kilometrów. Chłopcy zasnęli jakieś pół godziny temu, za 5, trzecia. Także drzemkę zaliczą na spacerze, więc jeszcze pewnie trochę pospacerują. Ja sobie ogarnęłam tutaj mieszkanko, udało mi się zmyć podłogi, no co jest niemożliwe niestety w świetle dziennym przy dzieciach, a tutaj proszę. Pomalowałam się, przebrałam się z piżamy w dresy, więc jest progres. No i czekamy, czekamy na dzieci. Marcel nadal zdycha, więc odpoczywa sobie u góry.
A ja się czuję tak, wiecie, no trochę mam katar, coś mnie drapie w gardle, ale myślę, że jest okej, że tragedii nie będzie. A z tego, co dziadkowie mówili, no to dzieci fantastycznie, więc chyba tylko tyle, że mają katar i chrypę, ale objawów jako takiego złego samopoczucia nie ma. Idziemy po wobaski. Dziadkowie już wrócili, także idziemy schować wózek do auta i zanieść nasze dzieci do domu, których nie widzieliśmy jakieś 4 godziny. To lepiej niż jakby poszli do żłobka. No, trzeba zastanowić się nad instytucją babci i dziadka Marcela. Bo jednak lepiej wychodzi niż żłobek. I dzieci szczęśliwsze. Ja te kluczyki do Orlando? Nie. Ty też nie wziąłeś? Tak. No to się cofnę do domu. Cześć, bubasku szczęśliwy. Cześć! Dzieci czekają na kolację. Na kolację będą dzisiaj placki owsiane. Spodnie się pozbyły, bo jednak za gorąco jest w domu. Tatuś nadal nie czuje się na siłach. Koniecznie chcą mikrofon z kamery. Także ja idę robić placki. A dzieci obłażą tatuś. Za dużo już składników nie zostało nam w domu. Także robię modyfikacje. Mąka owsiana, nasza własna, banan i woda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki przepis znalazłam, jak pisałam produkty, które mamy w domu. Już ogarnęłam. Potrafię już zdjąć tę blokadę. Po prostu za krótko trzymałam kłódkę. O, widzicie? Działa. Także sama ogarnęłam, czekając na Marcela. So hit me. So hit me. First a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never any tension. Nothing but love and affection. Enough of my kids. Placki gotowe. Może nie jest ich jakoś nie wiadomo jak dużo. Może nie wyglądają super. Ale są smaczne, bo już jednego zjadłam. W tym czasie Lidlomix się już sam myje. Jak widzicie, my naprawdę często, szczególnie ja, korzystamy z tego urządzenia, a dzieci mogą zabierać się za kolację. Placuszki owsiane wchodzą. Pokroiłam im jeszcze jabłuszko. Także kolacyjka jest okej. Tak? Mama się postarała. Albo Lidlomix, jak kto tam woli. Jabłuszko oczywiście ze skórką. W skórce mamy najwięcej witamin, także no nie obieramy im ze skórki i nie mają z tym żadnych problemów, radzą sobie bardzo dobrze. Bubaski są po kolacji, bawią się tutaj klockami w inny sposób. Tutaj Rupert próbuje tyłem wsiąść na fotel. O! Brawo, synu! Brawo! Rupu! Jeszcze pół godzinki się pewnie będziemy już szli do wanny. Jak widzicie, kompletnie nie wyglądają jak chore dzieci. Tutaj wysypały klocuszki z tej kostki i Ramoś próbuje je z powrotem włożyć, ale brat odebrał kostkę. I idzie dalej froterować podłogę fotelem. No właśnie. Będzie walka bobasów? Mama! Nie będzie. Mama, pomóc. Macie dwa fotele. Wiecie o tym? Przyniosłam drugi fotel, proszę. Czy tak mi jest lepiej? Lepiej, mamo, lepiej. Bobaski już są po kąpieli, już są u góry, śpią w swoich łóżeczkach, a my... Ja się chyba czuję coraz gorzej. Ciężko mi się oddycha, mam katar, chrypę. Po dzieciach w ogóle nie widać choroby, tylko nas dopadło. Powiem Wam, że wszyscy zawsze mówili, że najgorsze w żłobku jest to, że dziecko co chwilę choruje, że do tego żłobka chodzi, potem tydzień nie chodzi i trzeba w pracy brać opiekę i to jest najgorsze. Nikt mi nie powiedział, że to dziecko zaraża rodzica. Nikt tego nie powiedział nigdy. Zawsze wszyscy mówili, że dziecko choruje. A tutaj przepraszam, najgorsze w tym wszystkim jest to, że nas pozarażali, bo oni, no to okej. Może źle to powiedziałam, nie, że okej, ale
jednak o wiele lepiej się opiekować chorym dzieckiem, będąc zdrowym. A czy to znaczy, że my będziemy za każdym razem chorować z nimi? Powiem Wam, że my mamy jakąś małą odporność na dziecięce choroby. Wcześniej mój chrześniak chodził do żłobka, teraz chodzi do przedszkola i on też mega dużo chorował, no, jak wszystkie dzieci. I za każdym razem, jeżeli mieliśmy z nim kontakt, to on nas zaraził i mieliśmy taką chorobę, że w życiu nie mieliśmy takiej choroby. Po prostu gorączka, 40 stopni. To, co się dzieje teraz, to jest lajcik. Wtedy po prostu jakieś chrosty ropne na twarzy, gorączka. To był upał straszny. My siedzieliśmy w bluzach, w kocach. No dramat, po prostu dramat. I to w ogóle były czasy, kiedy ja miałam punkcję. Więc ja w ogóle myślałam, że ja mam po prostu zespół po punkcji, zespół przestymulowania, OHSS myślałam. A to się okazało, że po prostu pan żłobkowicz mnie zaraził. Nie wiem, my mamy jakąś beznadziejną odporność na żłobkowe choroby. Mam nadzieję, że to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy dzieci nas zaraziły, a nie, że naprawdę za każdym razem będziemy zdychać. Okaże się. Zamówiliśmy sobie pizzę, także czekamy, aż pan dostawca nam przyniesie pyszną kolację dla chorych ludzi i mamy nadzieję, że jutro będzie lepiej. To jest nasza kolacyjka, mamy pizzę, także żegnam się na dzisiaj z Wami, życzcie nam zdrowia. Widzimy się po naszym weekendzie, a tak naprawdę z Wami już jutro, bo vlogi są trochę opóźnione. Także czeka nas jeszcze wybieranie godziny filmu na Netflixie. Tak, tak, bo zaraz będziemy jeszcze wybierać film na Netflixie, także w sumie powiem Wam, na co się zdecydowaliśmy, ale żegnam się już teraz. Kochani, do zobaczenia jutro w kolejnym daily vlogu żłobkowym, który z żłobkiem nie ma teraz już nic wspólnego, tylko z chorowaniem, ale chorowanie ma coś wspólnego ze żłobkiem, więc w sumie nie jest najgorzej. Cześć! Pokażę Wam naszą pizzę. To jest pizza grillowane warzywa. Wegetariańska. No. Wegetariańska. I muszę Wam opowiedzieć jedną historię. Kiedyś przyszedł do nas kolega, który się okazało jest wegetarianinem. I my zawsze do tej pizzy, która jest wegetariańska, domawiamy bekon. No i wtedy zrobiłam tak samo, tak? Zamówiłam pizzę wegetariańską i domówiłam do niej bekon. No i on przychodzi, ja mówię, no, że ta pizza jest super, ale że nie ma mięsa, więc, ale spoko, bo ja domówiłam bekon. I on mówi, no, a ja jestem wegetarianinem. I on sobie ten bekon wygrzebywał z tej pizzy i no... Chciałem mu mówić, że to się wszystko wytopił, ten tłuszcz już tam pływa. Nie warto było mu mówić, że świnka już nie żyje, jakby co, ale było mi mega, mega głupio. Wybraliśmy film Kto tu jest winny? Ale oceny tak na film byłyby trochę słabe. A patrzyłem na Metacriticu i na Rotten Tomatoes, że dobre, nie wiem czy wierzę Polakom, czy nie. Nie wierzę Polakom. Nigdy nie wolno wierzyć Polakom. Włączamy.